możliwości suwerennego i demokratycznego ustanowienia. My, naród polski. My, naród polski. Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość obliczoną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej. Zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem. Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznego oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszyscy, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że przybyliście mimo niezbyt sprzyjającej aury. Ale i niebo płacze nad Polską. Proszę Państwa, spotykaliśmy się w ubiegłym roku pod sądami. Wówczas jeszcze ten sąd nie był sądem aktywnym bodajże. W tej chwili stoimy przed pięknym budynkiem. Lecz sądownictwo w Polsce, jak Państwo wiecie, jest zagrożone. Zgodnie z ustawą Sądu Najwyższego, która weszła w życie 3 kwietnia, sędziowie Sądu Najwyższego, którzy osiągnęli nowy, niższy wiek emerytalny i nie zgłosili wniosku o możliwość dalszego orzekania, przejdą w stan spoczynku. Komisja Europejska sprzeciwia się temu, wskazując, że sędziowie są nieusuwalni. Broniąc Sądu Najwyższego, nie zapominajmy domagać się, by wykorzystać broń, którą mamy. Możliwość zadania pytania prawnego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej o to, czy sytuacja, gdy sądzą sprawy, będąc zagrożeni wycinką i uzależnieni od arbitralnej decyzji prezydenta, nie narusza prawa stron sądzonej przez nich sprawy do rzetelnego osądu. Dwie organizacje z Radomia, nasze Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji oraz Stowarzyszenie Radomska Inicjatywa Kobieca, są sygnatariuszami tego apelu, który pozwolę sobie odczytać. Jako przedstawiciele organizacji obywatelskich w Polsce w
wzywamy Komisję Europejską do podjęcia niezwłocznych działań w celu zapobieżenia postępującemu demontażowi niezależnego sądownictwa w naszym kraju. Od przejęcia władzy jesienią 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał systematycznego podporządkowania władzy sądowniczej, władzy wykonawczej oraz upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska wielokrotnie krytykowała niekonstytucyjne i naruszające fundamentalne zasady trójpodziału władzy zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądach Powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Doceniamy i wspieramy wysiłki, jakie czyni Komisja na rzecz obrony i przywrócenia rządów prawa w Polsce. Z żalem stwierdzamy, że nie przyniosły one dotąd spodziewanego skutku. Rząd polski konsekwentnie ignorował zalecenia i nie podjął czynności, do których Komisja wezwała na podstawie artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Proces niszczenia wolnych sądów w Polsce zostanie wkrótce dopełniony. 3 lipca na mocy niekonstytucyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym blisko 40% sędziów Sądu Najwyższego może przejść na wymuszoną przedwczesną emeryturę. Zastąpią ich nominanci upolitycznionej już Krajowej Rady Sądownictwa, w pełni kontrolowanej przez rząd. Liczba sędziów Sądu Najwyższego zostanie znacznie zwiększona i nowi z nadania politycznej KRS stanowić będą aż 60%. Będzie to ostatni akt przejmowania sądów przez partię rządzącą. Komisja Europejska może zapobiec temu scenariuszowi, który w innym przypadku będzie miał dalekosiężne, negatywne skutki nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej. Możliwe i niezbędne potrzebne są inne środki niż te przewidziane artykułem 7 Traktatu Unii Europejskiej. Apelujemy do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie przewidzianym artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz złożenia wniosku o zastosowanie środków tymczasowych. Artykuły 37 i 111 ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają zasadę nieusuwalności sędziów, która jest zasadniczym elementem niezawisłości sędziów, a tym samym są niezgodne z artykułem 2 i artykułem 19 ustęp 1 akapitu 2 traktatu 2, akapit 2, przepraszam, Traktatu Unii Europejskiej oraz artykuł 47 akapit 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W ostatnim czasie taką drogę prawną zastosowano wobec polskiego rządu, skutecznie powstrzymując niszczenie Puszczy Białowieskiej, jednego ze skarbców europejskiej przyrody. Oczekujemy także, że Komisja będzie dalej popierała skargę do Trybunału Sprawiedliwości z marca 2018 roku w sprawie zmiany ustawy o sądach powszechnych. Wyrok Trybunału będzie musiał uszanować wszystkie strony sporu w Polsce, także opozycję. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości jest krytycznie ważny dla przyszłości polskiej konstytucji i rządów prawa. Wobec zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego i spodziewanej likwidacji niezawisłości Sądu Najwyższego nie będzie w Polsce instytucji, która będzie mogła stwierdzić nieważność tych ustaw, które zniszczyły polski ustrój. Jedynym źródłem prawa, na które będzie można się powołać w procesie usuwania skutków obecnego bezprawia, mogą być własne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polscy wyborcy wspierający Unię Europejską, integrację kraju, Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to także nasze instytucje jako obywateli Unii Europejskiej. Unia oparta na rządach prawa i wolnościach obywatelskich jest naszym wspólnym dobrem. Nie możemy dopuścić do tego, by wartości te zostały zaprzepaszczone. Ten apel podpisało około 200 organizacji pozarządowych, tak jak wspomniałem, również nasze dwie organizacje radomskie. Chciałbym teraz zaprosić do zabrania głosu przyjaciela demokracji, mecenasa Borysława Szlantę. Serdecznie zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Jak zwykle jestem z tą książeczką. Dlatego, że takie chwile, takie trudne chwile, takie ważne chwile wymagają, żebyśmy się odnosili do zapisów w polskiej konstytucji. Konstytucji z kwietnia 1997 roku. Stoję tu przed Państwem, bo jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Bo wszyscy jesteśmy jej obywatelami. Jesteśmy tu,
bo Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich nas. Tak mówi artykuł 1 Konstytucji, naszej Konstytucji. Dobro wspólne, proszę Państwa, razem budujemy, ale i razem stajemy w jego obronie. To naturalne. To dla mnie jest oczywiste. Obywatel ma zagwarantowane konstytucją prawa, ale ma też obowiązki. Ma obowiązek stanąć w obronie dobra wspólnego, jakim jest fundament państwa prawnego, konstytucja. Artykuł 7 Konstytucji przewiduje, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. To jest tak zwana zasada legalizmu. Władza ma działać legalnie, czyli każda aktualna władza może tylko to, na co pozwala jej prawo. Nie może wychodzić poza granice prawa. Jakie prawo? Prawo stanowione zgodnie z Konstytucją, bo Konstytucja jest najwyższym prawem, powiada artykuł 8 Konstytucji. Nie jest prawem ustawa formalnie przegłosowana w Sejmie i w Senacie i podpisana przez prezydenta, jeżeli jest sprzeczna z Konstytucją. To nie jest prawo. To wówczas jest bezprawie. Polska, proszę Państwa, jest republiką. Nie jest monarchią. Nie jest chyba państwem autorytarnym. Bo przecież artykuł 10 Konstytucji stwierdza, naszej Konstytucji, ustrój opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Gwarancją jednak praw i wolności obywatela, choćby prawa zgromadzenia się tu i dzisiaj w tym miejscu, są odrębne i niezależne od innej władzy sądy. Tak powiada artykuł 173 naszej Konstytucji. To właśnie sądy są gwarantem naszych praw i wolności. Są gwarantem tego, że mamy prawo tu i teraz być. To sądy, a konkretnie sędziowie, zapewniają nam, że te prawa nie będą nam odbierane czy ograniczane. Warunek jest jeden. Gwarancje ich niezależności sędziów i niezawisłości nie mogą być ograniczane, likwidowane. Sędziowie, proszę Państwa, jest ich ponad 10 500 osób. To osoby bardzo dobrze wykształcone, o bardzo wysokich kompetencjach, o wysokim poziomie etycznym. Myślę sobie czasem, że przecież nie jestem sędzią. Jestem często w sporze z sądem. Często przegrywam sprawy, czasem wygrywam, ale to dla mnie honorem jest, jeżeli występuję przed sądem, do którego mam szacunek i uznanie, bo rozstrzygnięcie jest rozstrzygnięciem sądu niezawisłego. Od każdego, od jakiejkolwiek osoby, osoby trzeciej. Sędziowie podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Jak powiedziałem, o ile te ustawy są zgodne z Konstytucją, bo dopiero wówczas stanowią prawo i są nieusuwalni. Czyli sędzia podlega Konstytucji i ustawom i jest nieusuwalny. I to jest gwarancja niezawisłości sędziego. Usunięcie tych gwarancji oznacza zlikwidowanie sądownictwa. Każdy, kto próbuje tę gwarancję usunąć, działa na szkodę obywatela. Tak, proszę Państwa, każdy, kto usiłuje ograniczyć, zniszczyć gwarancję niezawisłości sędziego, działa na szkodę obywatela. Wyobraźmy sobie, że dochodzi do sporu między dwoma sąsiadami, na przykład w związku z uszkodzeniem samochodu, rozbiciem tych samochodów. Jedna z osób jest działaczem partii aktualnie rządzącej, a sędzia, który wie, że nic go nie chroni przed usunięciem z urzędu dyscyplinarką, skargą do ministra sprawiedliwości, przeniesieniem do odległego sądu,
jak się zachowa, proszę Państwa? Czy na pewno zawsze zachowa się w sposób absolutnie niezależny? Ci, którzy myślą, że można bezkarnie zaatakować sądownictwo, mylą się. To w krótkim czasie odbije się na prawach każdego z nas. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych sprawuje Sąd Najwyższy. A pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent Rzeczypospolitej na 6-letnią kadencję. Tak stanowi przepis Konstytucji, artykuł 183. Powtarzam, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję. Czy ktoś z Państwa, czy ktoś, kto ma podstawowe zasady logicznego rozumowania, nie jest wykształconym prawnikiem, w ogóle on nie musi być wykształcony. Czy ma jakąś wątpliwość, co oznacza, że prezydent powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję? Czy z tego zdania może wynikać, że ktoś, choćby prezydent, może tę kadencję skrócić? Nie, dlatego, że tak stanowi Konstytucja. To nie ulega żadnej wątpliwości. Próba usunięcia pierwszej prezes Sądu Najwyższego jest deliktem konstytucyjnym. Krótko mówiąc, jest przestępstwem konstytucyjnym. Bardzo często niektórzy politycy odwołują się do osiągnięć pierwszej Rzeczypospolitej. Często mi się wydaje, a jestem wręcz przekonany, że prawdę mówiąc nie znają historii. Bo przecież wiadomo, że upadek pierwszej Rzeczypospolitej był w ogromnym stopniu wynikiem absolutnej niemocy i upadku Sejmu ówczesnego. W Izbie Poselskiej i Senacie najbardziej liczono się ze zdaniem siedzących najbliżej marszałka, a inni jedynie ustosunkowywali się do głównych mówców. Nie było głosowania, król podsumowywał opinię senatorów, a marszałek posłów. Czy to nie przypomina czasem naszego obecnego parlamentu? Zbliżając się ku końcowi swojego wystąpienia, posiłkując się częścią preambuły naszej Konstytucji, która tu zresztą była przywoływana, chcę zaapelować do wszystkich. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywam, aby czynili to dbając o zachowanie nieprzyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi. I na koniec przytoczę fragment wiersza wybitnego polskiego intelektualisty, poety, niedawno zmarłego Wojciecha Młynarskiego. To też jest fragment jego piosenki. Minęły lata, proszę Pani, i chmurzy lico moje, że dziś, wczorajszy byle dran, też śpiewa, róbmy swoje. Wróćmy słowom sens i chęć. Twarz wróćmy słowu, bo bez twarzy największe słowo nic nie waży. Rodacy, róbmy swoje. Dziękuję bardzo. Robimy swoje, proszę Państwa. Chciałbym teraz odczytać króciutki list prezydentów, premierów, szefów MSZ i opozycjonistów do Komisji Europejskiej. Od upadku komunizmu w 1989 roku Polska była jednym z pionierów demokratycznych przemian w Europie Środkowej i Wschodniej. Zwieńczeniem tych przemian było nasze członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Polska i jej obywatele sercem i rozumem budowali podwaliny demokratycznego państwa prawa, będącego jedną z podstawowych wartości zjednoczonej, wolnej i demokratycznej Europy.
3 lipca w Polsce wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która ostatecznie zniesie w Polsce zasadę trójpodziału władzy i istotę demokratycznego państwa prawa. Zasadę, która stanowi tożsamość Unii Europejskiej jako instytucji oraz idei zjednoczenia państw. Mechanizmy obrony państwa prawa w Polsce okazały się zbyt słabe, pomimo silnego oporu i głośnego sprzeciwu wydobywającego się z głębi społeczeństwa obywatelskiego, partia rządząca kończy dzieło demontażu systemu trójpodziału władz, łamiąc wprost zapisy polskiej konstytucji. Będąc obywatelami Polski, czujemy się również obywatelami Europy. Dlatego świadomi znaczenia wolnej, demokratycznej i praworządnej Polski w Unii Europejskiej apelujemy do Komisji Europejskiej oraz do Rady Unii Europejskiej o pozostanie wiernymi podstawowym prawom i wartościom zapisanym w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Nie tracimy nadziei, że władze RP i większość parlamentarna wykażą gotowość do uczciwego dialogu z instytucjami Unii Europejskiej i zmieni swoją naruszającą nasze wspólne europejskie wartości politykę. Ostatnią instancją, która może obronić praworządność, jest Unia Europejska. Nie będzie demokratycznej Polski bez państwa prawa. Nie będzie Europy bez wartości. Nie będzie wolności bez praworządności. I tu następują podpisy praktycznie wszystkich prezydentów, jak również osób, które wymieniłem wcześniej. Proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć? Ubiegły rok prosiliśmy prezydenta o 3 razy weto. Prezydent oczywiście nas nie posłuchał. Zapraszam teraz do zabrania głosu naszych radomskich polityków. Może poproszę panią, czy jest, czy nie widzę, panią Katarzynę. Serdecznie zapraszam. Nowoczesna Radom. Pani Katarzyna Kalinowska. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Nie jestem prawnikiem i nie będę mówiła tak doskonale i merytorycznie jak pan mecenas, ale powiem to, co czuję i myślę, że będzie to wyrazem tego, co i państwa tutaj dzisiaj sprowadziło. Szanowni Państwo, dzisiaj chyba nikt już nie ma wątpliwości, że Sąd Najwyższy to ostatnia instytucja, która stoi na straży praworządności w Polsce. Ale dzisiaj i tę instytucję destrukcyjna pisowska władza chce zwasalizować i upartyjnić. Władza, która nie ma większości konstytucyjnej. Władza, która tak naprawdę została wybrana przez 18% społeczeństwa. Władza, która od pierwszego dnia sprawowania rządów łamała konstytucję. Władza, która demoluje prawo w Polsce i która psuje nasz wizerunek na arenie międzynarodowej. Ale szanowni państwo, Polska to nie PiS. Polska to nie Misiewicze. Polska to nie pazerni ministrowie, którzy są nieczuli na dobro tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Polska to my. Polska to rozsądek. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby protestować przeciwko łamaniu konstytucji. Bo nie może być tak, że ustawa, która została przegłosowana pisowską większością, jest ważniejsza od konstytucji. Ustawa, która dotyczy Sądu Najwyższego. Sądu, który będzie decydował o ważności wyborów. Dlatego nie zgadzamy się na sędziów polityków. Nie zgadzamy się, żeby na nasz polski grunt zostały przenoszone rozwiązania tureckie czy węgierskie. Nie zgadzamy się, żeby ta destrukcyjna, autorytarna władza psuła nasze życie i nasz kraj. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby solidaryzować się z sędziami Sądu Najwyższego, a przede wszystkim z panią pierwszą prezes, panią profesor Gersdorf. Dziękuję bardzo. No tak, jutro mogą przegłosować, że na przykład osoby o innym kolorze skóry nie mają wstępu do naszego kraju, albo że ludzie, którzy nie mają włosów na głowie, nie mogą głosować. Różnie może być. Proszę Państwa, nie do Ciebie mówię. Zapraszam serdecznie pana Andrzeja Łuczyckiego z Platformy Obywatelskiej, również wielkiego przyjaciela demokracji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jestem przedstawicielem Platformy Obywatelskiej. Tutaj moi koledzy i koleżanki się zgromadzili. Pozdrawiam wszystkich platformerców. Partia, która zawsze
odkąd pamiętam, odkąd się do niej zapisałem, zawsze stała na stanowisku, że konstytucja to jest fundament naszego demokratycznego państwa. Nigdy się to nie zmieniło. Zawsze walczyliśmy z tym, aby Polska cechowała ten trójpodział władzy, a więc władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza. Tak jest. Znamy to wszyscy. I szanowni państwo, ja mam na piersi, każdy z państwa ma na piersi plakietkę z takim fajnym napisem. Wolne sądy, wolne wybory. I może o sądach już pan mecenas mówił i pani Kalinowska, ja się skupię na wyborach, szanowni państwo, aby odsunąć tą niedobrą władzę, tą, która taką krzywdę nam Polakom robi, aby odsunąć ją, musimy wygrać wybory. Musimy wygrać wybory zjednoczeni. Musimy te wybory wygrać właśnie dlatego, żeby udowodnić tym, którzy w tej chwili sprawują władzę, że to nie my jesteśmy przestępcami, jak próbują nas określić. Że to nie my, wywieszając nasze plakaty, czy wywieszając banery w różnych miejscach w całej Polsce, popełniamy przestępstwo. To nie my, protestując, pokojowo protestując przeciwko tej absurdalnej władzy, popełniamy przestępstwo. Przestępstwo popełniają oni. Oni, którzy złe ustawy... Złe ustawy przeprowadzają przez Sejm i ci, którzy te złe ustawy akceptują. Mówię tutaj o panu prezydencie, tak? Szanowni państwo, chcę również, abyśmy wygrali te wybory dlatego, żeby nie było takiej sytuacji, że radni dla swoich własnych celów politycznych obalają budżet. Dobry budżet dla miasta przeciwko jego mieszkańcom. Do tego nie wolno dopuścić po raz kolejny. I również chcemy, aby te wybory wygrać, aby tych wszystkich, którzy w tej chwili, i użyję ostrego słowa, moim zdaniem są przestępcami, aby ich na zawsze odsunąć od sterów władzy. Brawo! Polska nie zasługuje na takie rządy. W Polsce musimy walczyć. Dlaczego musimy? Bo jej nie ma. Musimy walczyć o demokrację. To jesteśmy winni swoim dzieciom, swoim wnukom. Moja młodzież. Szanowni państwo, na koniec powiem, przytoczę to, co usłyszałem dzisiaj w radio w jednej z rozgłośni ogólnopolskiej. Otóż ktoś powiedział, że prezydent ma taki ołówek, którym podpisuje dymisję pierwszej przewodniczącej Sądu Najwyższego. I on twierdzi, że to jest zaczarowany ołówek. Otóż, szanowni państwo, ten zaczarowany ołówek ma się tak, jak prezydent do tego, że jest mężem stanu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że Komisja Europejska rozpoczęła procedurę wobec Polski i to w trybie przyspieszonym nieco. Chciałem powiedzieć, że oprócz Nowoczesnej, PO są z nami Zieloni, jest również SLD. Jeżeli byście chcieli państwo zabrać głos, to zapraszam serdecznie, a tymczasem proszę panie ze Stowarzyszenia Radomska Inicjatywa Kobieca. Zapraszam serdecznie. Już stowarzyszyły się. Ale mam tylko jeden mikrofon. Dobrze. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć jeszcze parę słów odnośnie pierwszej części spotkania, czyli dotyczącej Sądu Najwyższego i tego, co ma się wydarzyć jutro, pojutrze.
Chciałabym troszeczkę powiedzieć w innym kierunku. Duża część społeczeństwa, tak jak mówi, jest zniechęcona jakimkolwiek braniem udziału w wyborach, czy to zbliżających się samorządowych, czy przyszłorocznych, parlamentarnych, bo mówią, że mają już dość tej ciągłej walki między dwoma ugrupowaniami politycznymi. A ja chciałam powiedzieć tak. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość, przejmując władzę w 2015 roku, chcąc dokonywać takich destrukcyjnych zmian w całym wymiarze sprawiedliwości polskim, przedstawiało to społeczeństwu tak, że to sądy, sędziowie osobowo są winni wszystkiemu całemu złu, jakie w Polsce się dzieje, jakie dręczy wymiar, polski wymiar sprawiedliwości. Otóż proszę Państwa, sędziowie są tylko i wyłącznie od stosowania prawa. I tak jak ta Temida tutaj, trzymająca dwie szale wagi, rozstrzygając spory między stronami, na jednej szali kładą dowody jednej ze stron, na drugiej szali drugiej ze stron, ale stosują tylko i wyłącznie przepisy prawa. Przepisy prawa, które ustanawiane są w Sejmie i w Senacie. I to od nas, obywateli, zależy, żeby iść do wyborów, w tym wypadku parlamentarnych w przyszłym roku, i dokonać mądrego wyboru, żeby wybrać takich posłów do Sejmu i Senatu, i senatorów do Senatu, którzy będą przede wszystkim ustanawiać mądre prawo, żeby ci sędziowie, którzy będą je potem w sądzie stosować, mogli pracować w oparciu o mądre prawo, mądrze stworzone, a nie o prawo, które potem parlamentarzyści, naciskając te przyciski, nawet nie wiedzą, za czym głosują. Po dokonaniu głosowania przyznają się, że nie przeczytali nawet połowy tego, co tam w tych przepisach się znajdują. Ale przycisnęli, bo ktoś, bo prezes kazał, bo ktoś tam kazał. Nie mają zielonego pojęcia o tym, co ustanowili. Także pamiętajmy o tym przy dokonywaniu wyborów. To Sejm i Senat dokonuje tego prawa, stanowi to prawo. Sędziowie tylko je potem wykorzystują w swojej pracy. Dziękuję bardzo. Witam Państwa i cieszę się, że jesteśmy dzisiaj tak licznie w porównaniu z ostatnim razem. Bardzo mnie to cieszy. Jak Państwo wiecie, podobnie jak przy sprawie z Trybunałami Konstytucyjnymi, kobiety po raz kolejny zostały wyprowadzone dzisiaj na ulicę. Po raz kolejny pod procedowanie został poddany projekt, barbarzyński projekt Kai Godek. Kai Godek i Ordo Iuris. PiS swoim zwyczajem zrobił kic. Wrzucił to znowu do zamrażarki. Wyciągnie to jeszcze prawdopodobnie naście razy. Za każdym razem, jak będzie się coś działo, za każdym razem, jak będzie chciał coś zamaskować. Mamy tego serdecznie potąd. Jeszcze jedna sprawa, o której do tej pory nigdy nie mówiłam, bo uważam, że jesteśmy na tyle tolerancyjnym krajem, że dla każdej wiary jest tutaj miejsce. Ale to, co zrobił wczoraj Episkopat Polski, wydając stanowisko i wysyłając je do posłów, naciskając ich, nakazując wręcz, żeby głosowali za barbarzyńskim prawem, jest to przekroczenie granic i złamanie prawa, tym razem złamanie konkordatu. Nie ma na to naszej zgody. Kobiety to też obywatelki. Dosyć tego. Gdzie była pani Kaja Godek przez 40 dni, jak na kilkudziesięciu metrach kwadratowych leżeli niepełnosprawni? To my strajkowie nosiliśmy im jedzenie, pieluchy, materace, wszystko co było potrzebne do przeżycia. I 6 posłów. Gdzie była wtedy pani Kaja Godek? Dzisiaj odpowiedziała, że zajmowała się swoim niepełnosprawnym dzieckiem. A co robili ci rodzice przez 40 dni? Nie wakowali. Dosyć tego, dziękuję. To jest... Proszę Państwa, też się cieszę, że tak wreszcie się zgromadzili. Ja jeszcze chciałam dodać, oczywiście podpisuję się pod tym, co powiedziały moje koleżanki. Chciałam dodać, że to, co dzisiaj odbyło się o 16 na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, nie zamyka całej sprawy. To nie jest koniec. Musimy być cały czas czujne. Cały czas musimy trzymać rękę na pulsie. Bo zawsze
przynajmniej w ostatnim czasie, tak jak było przy Trybunale Konstytucyjnym, wychodziła sprawa kobiet, sprawa aborcji. Za każdym razem mobilizowali nas, żebyśmy właśnie się zgromadziły, żebyśmy przyjeżdżały do Warszawy, żebyśmy robiły manifestacje w miastach. Ja rozumiem, że chcą, żeby to było pod przykrywką właśnie spraw kobiet, załatwiali inne sprawy. My się na to nie godzimy. I dlatego uważamy, że ta ustawa, projekt barbarzyńskiej ustawy Kai Godek powinien trafić do kosza, a nie, do, nie być uwalony po prostu, przepraszam za sformułowanie, do kosza, do kosza. A nie jakieś przykrywanie, do kosza. Nie zastępowanie właśnie tego jakimiś pod komisjami. Ja wiem, że to teraz nie wyjdzie przed wyborami samorządowymi, ale zawsze będą nas zmuszali do tego, żebyśmy były czujne, żebyśmy były bardzo na to uczulone. I my jesteśmy gotowe, żeby walczyć o prawa kobiet. I jeszcze co mogę powiedzieć, że tak by się wydawało, ustawa o Sądzie Najwyższym, a sprawy kobiet łączy jedna rzecz, to jest walka o wolność, o naszą godność, o konstytucję. Konstytucja! 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 Dziękujemy bardzo. Dziękuję dzielnym kobietom radomskim. Proszę Państwa, dwie rzeczy jeszcze chciałem powiedzieć. Pierwsza taka nieco smutna i może trochę dziwnie zabrzmi, ale muszę to powiedzieć. Zarówno Radomska Inicjatywa Kobieca, jak i my jesteśmy organizacjami młodymi. My istniejemy oficjalnie około pół roku. Panie troszeczkę krócej. Rozdaliśmy takie ulotki, nie wiem czy Państwo macie. To może ja poproszę jeszcze, Kasiu, jeśli można. Tu jest nasz adres internetowy. Jeżeli Państwo byliby tak łaskawi, to prosimy o wspomożenie nas finansowo, żebyśmy kupili trochę lepszy sprzęt nagłaśniający. Może to brzmi głupio przy takiej uroczystości, ale niestety potrzebujemy tego. Nikt nas nie wspiera. Soros nam nie płaci, jak wiecie. Nie, niektórzy mówią, że płaci. I ostatni to jest taki komunikat. Serdecznie zapraszam Państwa w czwartek, 5 lipca o godzinie 18 do klubu osiedlowego u Stronie, Sandomierska 14. Na nasze zaproszenie przybędzie Pan Profesor Andrzej Rzepliński. Długo staraliśmy się, żeby Pan Profesor przyjechał. Przyjedzie, będzie. I co najważniejsze, powiedział, że bardzo lubi Radom. Także ja tyle, jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos, to serdecznie jeszcze zapraszam. Proszę Państwa, jak czasem oglądam duże demonstracje, albo czasem jestem w Warszawie na demonstracjach i widzę, jak policjanci wybierają bez jakiegoś uzasadnienia z tłumu konkretne osoby i legitymują te osoby. Ja uważam, że wręcz je zatrzymują. Bo legitymowanie to jest sytuacja, w której sprawdza się tożsamość danej osoby i się ją po tej czynności natychmiast puszcza. To jest czynność, którą się powinno wykonać w ciągu 5 minut. Nie w ciągu godziny czy dwóch, trzymając gdzieś na zapleczu, żeby uniemożliwić udział w zgromadzeniu. Chciałbym Państwu powiedzieć, podać Państwu taki krótki komunikat. Mianowicie jest ustawa o policji i ta ustawa o policji mówi, że policja ma między innymi zadanie, proszę Państwa, rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń. Celowo przytaczam ten przepis. Ma za zadanie między innymi rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń. I potem jest kolejny przepis, który mówi o tym, że policjanci wykonując właśnie te czynności, o których mówię, czyli rozpoznają, zapobiegają,
wykrywają przestępstwa i wykroczenia i wykonując te czynności podchodzą do obywatela i legitymują. No to jeżeli podchodzą do pani, to pani mówi zaraz, zaraz. Czy jest jakieś podejrzenie, że ja popełniam przestępstwo lub wykroczenie? Ale jakie? A nie, ale proszę się wylegitymować, ale zaraz. To dlaczego pan mnie legitymuje? I teraz rzecz jest tego rodzaju, że jeżeli policjant podchodzi do obywatela i żąda, żeby się obywatel wylegitymował, to jeżeli policjant jest w mundurze, ma podać swój stopień, imię i nazwisko i jednostkę, z której pochodzi. I następnie, żądając wylegitymowania się, ma podać podstawę prawną i przyczynę. No jeżeli by do mnie podszedł policjant, krążą tu policjanci, to oczywiście zaraz bym go przeegzaminował. Po pierwsze podałby te dane, ja bym to spokojnie sobie zanotował, jego dane osobowe, a potem mówię, a teraz proszę podać przyczynę legitymowania, zanim ja wyjmę dowód osobisty. Przy czym nie muszę mieć przy sobie dowodu osobistego. Nie ma takiego obowiązku prawnego. Mogę, ale nie muszę. Proszę podać, dlaczego pan mnie legitymuje? Podejrzewa pan mnie o coś? A jeśli tak, to o co? I teraz i podstawę prawną. Zna pan podstawę prawną, czy nie? Jeżeli nie, to do widzenia. Oczywiście, jeżeli zastosuję przymus, to będę zmuszony ulec sile czy rozkazowi policjanta. Na to mogę się tylko zażalić do prokuratora, ewentualnie w przyszłości do sądu, ale to szanse są będą marne. Czyli krótko mówiąc, jeżeli policjant jest umundurowany, ma się przedstawić imię, nazwisko, stopień, z jakiej komendy pochodzi, podać przyczynę, do której, dlaczego do mnie podchodzi, dlaczego chce mnie wylegitymować i podać podstawę prawną. Prawnie na pewno żaden nie poda podstawy prawnej, bo tego nie zna. Więc... Natomiast jeżeli policjant nie jest umundurowany, to ma wyjąć legitymację, tak zwaną blachę, i nie machnąć tak, jak niektórzy moi tam klienci mówią, a machną mi tam legitymację. Nie. Pan tu przytrzyma tak blisko, ja wyjmę notatnik, widłupopis i pana spiszę. Jak pana spiszę, to ja wtedy ewentualnie wyjmę swój dokument, bo muszę wiedzieć, czy pan jest naprawdę policjantem. To bardzo im dobrze robi. Dziękuję bardzo. I tak, proszę państwa, dostaliśmy bezpłatną poradę prawną. Dziękujemy. Proszę państwa. RODO. Więc. Oczywiście, że można policjantów. Tak, oczywiście, tak to zrobimy. Ja myślę, że zrobimy taką notatkę na naszą stronę. Także zapraszam jeszcze raz na naszą stronę Radomianie do Demokracji. Widzimy się w czwartek o godzinie 18 w klubie na Ustroniu. Nie wiem, jak się zmieścimy, jeżeli tak przybędziecie państwo. Tam jest ograniczona liczba miejsc, ale niestety była to jedyna sala, którą mogliśmy wynająć w tym terminie. Chciałbym jeszcze zaapelować na koniec, bo zbliżają się wybory i będziemy brać czynny udział w tych wyborach. Oczywiście państwo są społeczeństwem obywatelskim, świadomym, będziecie brać udział w wyborach. Natomiast my będziemy chcieli jako stowarzyszenie wspierać przynajmniej kilkanaście osób, które zasługują na nasze wsparcie, my tak uważamy. Więc będziemy robili różne fajne rzeczy w Radomiu przed wyborami. Także zapraszam serdecznie na nasze wydarzenia w czwartek o godzinie 18 w klubie osiedlowym Ustronie. Spotkanie, wykład pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Dziękuję wam serdecznie za przybycie. Liczę, że będziecie w przyszłości z nami. Dziękuję bardzo. Życzę bezpiecznego powrotu do domu i wolne sądy! 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 Dziękuję pięknie. Dobrej nocy życzę. Wolność!